Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Mam dziś dla Was mega fajne urządzenie. Urządzenie, którego nie miałem do tej pory na wyposażeniu swojego samochodu, czego w sumie teraz nie rozumiem. I urządzenie, które już mi się przydało w praktyce, mimo że mam je bardzo krótko. Jest to konkretnie Jump Starter od 70 Mai. Zapraszam. I teraz tak, mam w zasadzie dwa takie urządzenia, bo jedno to jest Jump Starter po prostu, a drugie to jest Jump Starter Max. Także za chwilę sobie omówimy też różnice, ale przede wszystkim po co to jest. I w dużym skrócie, ja nie będę tego filmu bardzo rozwlekał, bo to urządzenie jest tak samo proste, jak i tak samo potrzebne. Co mam konkretnie na myśli? Dobrze coś takiego pokazać na przykładzie, a jeszcze lepiej na swoim przykładzie. Jeśli oglądacie moje materiały, to wiecie, że ja mam Honda Accord, którą używam w zasadzie do przejeżdżania z salonu do salonu, żeby odbierać samochody testowe. Czyli powiedzmy, w poniedziałek jadę odebrać jakiś samochód, zostawiam tam Hondę, ona stoi tydzień, za tydzień po nią jadę, przejeżdżam do drugiego salonu i tak w kółko. Ona większość swojego życia stoi w miejscu. Ja ją oczywiście zabieram czasami, żeby gdzieś tam wyskoczyć na autostradę, żeby się przejechała, ale ogólnie czasami kończy się to tak, jak zdarzyło się chyba tydzień temu, że po nią jadę i jest coś takiego. Czyli krótko mówiąc, rozładował się akumulator. I gdybym ja nie miał tego, to zostaje mi w zasadzie dzwonienie po kogoś, a najczęściej to są takie pory, że wszyscy są w pracy, więc dzwonią po pomoc drogową. Mój rekord, mimo że to jest Warszawa, mimo to, że to była Warszawa, czekałem prawie 2 godziny, godzinę 50 z tego co pamiętam. I czekanie 2 godziny na mrozie, szczególnie jak spieszysz się na jakieś inne spotkanie, jest słabe. Gdybym miał to małe urządzonko, to życie w takiej sytuacji wyglądałoby inaczej. Może po kolei. Ja też nie lubię jakichś długich unboxingów, więc w zasadzie co tu mamy? Przede wszystkim mamy bardzo fajne opakowanie. Mi się to mega podoba, że producent dostarcza coś takiego, bo nie trzeba urządzenia wozić luzem, gdzie może się gdzieś tam uszkodzić, czy po prostu bardzo brudzić. I nie trzeba też wozić pudełka. Co mamy w środku? Tutaj dodam, że to jest ten zwykły Jump Starter, nie Jump Starter Max, ale one się różnią w zasadzie niedużo, ja o tym zaraz powiem. Tam oczywiście jest jeszcze papierologia, ale główne rzeczy. Kabelek USB-C do naładowania urządzenia, kable do podłączenia do akumulatora i oczywiście samo urządzenie. Ono przede wszystkim bardzo fajnie wygląda. Nie jest to jakaś duża skrzynka, na którą potrzeba bardzo dużo miejsca w samochodzie. To się zmieści wszędzie, w zasadzie można to schować tak jak telefon. Jasne, nie będę tego woził jak telefon, ale w bagażniku nie zajmie to dużo miejsca, w zasadzie praktycznie w ogóle miejsca nie zajmie. Co się z tym robi? Ja najpierw pokażę Wam w praktyce, jak to było u mnie, a za chwilę sobie po prostu to urządzenie w całości omówimy. Zatem jeśli macie taką sytuację, jak pokazałem przed chwilą, czyli Wasz akumulator padł, podłączamy sobie w bardzo prosty sposób kable tutaj i lecimy do akumulatora. No i tutaj to, co mamy zrobić, myślę, jest oczywiste. Plus do plusa, minus do minusa. Włączamy urządzenie, wracamy do samochodu. I próbujemy jeszcze raz. No i jak widzicie, zaoszczędziłem pół godziny, godzinę, a może dwie. Kapitalne urządzenie, a teraz sobie jeszcze je dokładniej omówmy. Przede wszystkim po podpięciu tych kabli do urządzenia, a następnie do akumulatora, musimy sprawdzić lampki, które mamy tutaj umieszczone. Powinna świecić się zielona. Jeśli świeci się zielona, wracamy do samochodu, odpalamy. Jeśli jest czerwona, to coś jest nie tak. Może też mieć miejsce taka sytuacja, że akumulator jest bardziej rozładowany. Wtedy ratujemy się przyciskiem boost, wracamy do samochodu, czekamy chwilę, jakieś 30 sekund i odpalamy. I w zdecydowanej większości przypadków myślę, że to zadziała, że to pomoże i po prostu uruchomicie samochód. Także wygląda to w ten sposób, ja sobie te kable odłożę i teraz może bardziej do opisu samego urządzenia. Ja tak jak powiedziałem, mam Jump Starter i Jump Starter Max. Może sobie go wyjmijmy. I te urządzenia różnią się w zasadzie wielkością. Zobaczcie, ten Max jest zdecydowanie większy. Tak to wygląda. No ten już nie jest, że tak powiem, takiego rozmiaru, że możemy go sobie schować do kieszeni, bo ten jak najbardziej. Ale oczywiście wielkość samego urządzenia to nie jest koniec. Do większego mamy też taką przejściówkę na gniazdo zapalniczki, że tak powiem. Możecie sobie tutaj podpiąć urządzenia, które w ten sposób są zasilane.
Dalej mamy też kabel do podłączenia papierologiem, także nie będę tego wyjmował. I większe klemy. I teraz tak. Może trochę parametrów technicznych. Dobra, to były same cyferki, a jak to przekłada się na praktykę i na użytkowanie na co dzień? Chociaż w sumie lepiej, żeby tego na co dzień nie używać, tylko od święta, jeśli to mogę tak powiedzieć. Ale do konkretów. Bo możecie zapytać, który starter wybrać i który będzie mi tak naprawdę potrzebny i czy jest sens dokładania do tego większego. To znowu odniosę się do praktyki. Starter większy pozwoli Wam uruchomić silniki benzynowe bodajże do 8 litrów pojemności, a diesle, bo tutaj mogą być największe obawy, do 3,5 litra. Ten mniejszy powinien wystarczyć do uruchomienia benzynowego silnika o pojemności do 4 litrów, a diesla do litrów 2. Także to jest moim zdaniem taka główna różnica i ja chyba tym najbardziej bym się po prostu kierował, bo też z takiej praktycznej części użytkowania po naładowaniu jednego i drugiego, a może to trwać nawet 8 godzin, ale jak już to zrobicie, to powinno wytrzymać jakieś 4-5 miesięcy, jeśli jest nieużywane, gdzieś tam powiedzmy w bagażniku, a jeśli jest używane, to i tak na kilkanaście rozruchów. Więc no nie podejrzewam, że będziecie z tego korzystać non-stop, no bo jeśli tak miałoby być, to po prostu trzeba zmienić akumulator. A przynajmniej tak byłoby sensowniej, ale główną różnicą myślę, że powinna być ta wielkość silnika. I teraz jeszcze dwie fajne rzeczy. Jedna taka może mniej. Mamy tutaj latarkę, która może świecić światłem ciągłym czy stałym, może migać szybciej, może migać wolniej, ale latarkę to każdy z nas ma w telefonie. Ale skoro mowa o telefonie, to nie służy tylko do uruchomienia silnika, ale to jest powerbank. Czyli coś, co dzisiaj jest bardzo często potrzebne i jeśli na przykład macie swojego powerbanka do telefonu, zapomnicie go gdzieś zabrać, a to wozicie ze sobą w razie czego w samochodzie, no to macie zawsze przy sobie powerbanka, który nie rozładuje się powiedzmy przez pół roku, nawet leżąc w aucie. To jest bardzo fajna taka dodatkowa użyteczność, przynajmniej moim zdaniem, albo przynajmniej dla mnie. Także powoli przechodząc do podsumowania, bo nie ma co rozwlekać takiego filmu. Tak jak powiedziałem, to jest mega proste urządzenie, ale jednocześnie bardzo, ale to bardzo przydatne w samochodzie. Ja na ten moment traktuję to jako obowiązkową część wyposażenia mojego samochodu. I powiem Wam, że nawet może nie pod takim względem, że będę z tego ciągle korzystał, bo oby z tego nie korzystać wcale, ale pieniądze, które na to miałbym wydać, to byłyby pieniądze, które wydają za świadomość, za święty spokój. Powiedzmy, jadę gdzieś, nie wiem, na ferie, za granicę. No to może już być trochę trudniej z jakąś pomocą, albo wjadę gdzieś do lasu. Rozładuje mi się samochód, to zawsze to mam przy sobie i po prostu wiem, że samochód uruchomię. Ale też znowu odnosząc do siebie. Ja tak jak powiedziałem, mojego Accorda użytkuję w bardzo dziwny sposób i ja tak naprawdę nigdy nie wiem, czy ja go uruchomię. Więc to jest dla mnie urządzenie must have. I na koniec jeszcze kilka ważnych informacji. Ja urządzenia na testy dostałem od producenta, ale jeśli chcielibyście sobie coś takiego zakupić, a myślę, że teraz jest bardzo dobry moment, bo za chwilę święta i to może być fajnym prezentem. Takim praktycznym, ale jednocześnie, oby nie, ale bardzo pomocnym w jakiejś kryzysowej sytuacji. To mniejsze, czyli po prostu Jump Starter, kosztuje w tej chwili 329 zł, a większe Jump Starter Max 549. Różnica całkiem spora i myślę, że przynajmniej ja kierowałbym się tym silnikiem, bo jeśli to wystarczy, no to może nie ma sensu tego większego, ale jeśli potrzebujecie większy rozmiar, większą pojemność, większą moc, to Jump Starter Max będzie dla Was. Wspomnę też, że w tej chwili 70 Mai wraz z Media Expert organizują konkurs i wystarczy, że do końca stycznia właśnie w Media Expert kupicie kamerę 70 Mai albo stację zasilania. Odpowiecie na pytanie, dlaczego to właśnie Wy powinniście pojechać do Barcelony i dokładnie taką wycieczką do Barcelony dla dwóch osób, jak też bilety na mecz FC Barcelona możecie w tym konkursie wygrać. Także kończąc, ja takie urządzenie jak Jump Starter ze swojej strony zdecydowanie polecam i nie tylko ze swojej strony, ale też na swoim konkretnym przykładzie. Dla mnie to w tej chwili jest obowiązkowe wyposażenie samochodu, każdego samochodu, którym będę się poruszał. I na dzisiaj byłoby to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!